Witam wszystkich, dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj do miejscowości Lefkara na Cyprze. Zwiedzimy sobie to miasteczko, bo jest tutaj bardzo dużo ciekawych miejsc do zobaczenia. Tam jest napisane, że do centrum, w tamtą stronę. Panie Szyjon. A, właśnie. Tak, ta miejscowość. Tak. Ta miejscowość słynie z tkactwa, z koronek. I właśnie tutaj jest zdjęcie pań, które tkają. Jaku, wszystko. Tu jest tyle opuszczonych budynków, że ja w życiu nie widziałem jeszcze czegoś takiego opuszczonego. A założę się, że tu były drzwi i wstawili taką, żeby zasłonić. Ten jest na pewno opuszczony. Oczywiście. Tutaj był jakiś schowek. To były ubikacje. Proszę. A to była kuchnia. I tutaj jest zlew umywalki. Ale rower już nie używano. Tu były stopki, włączało się, wyłączał prąd w tym miejscu. Yellow button, test off, off ten. Tu szafki. Tu były kolejne pomieszczenia. To taki dom czasowy był. Ciekawe, dlaczego to wszystko upadło. It is opening? Somebody's? Nie, nikogo tu nie ma. Zamknięcie. Dobra. W środku są łóżka, fotel. Obrazy na ścianach. I antena, i jeszcze drut do wieszania ubrań. Ciekawe, co się tutaj wydarzyło. I nie zdążył spakować. Telefon. I tutaj te pozostałości cypryjskiego mieszkania. Czyli te łóżka i... Ktoś tu mieszkał i coś się musiało wydarzyć. Zostawił nawet ubrania. Trzeba by o tej wiosce przeczytać. Czyli te panele słoneczne oraz te zbiorniki na wodę, to co? To ktoś też zostawił? Nie ma to żadnej wartości? Tak, to były te ubikacje. Niesamowite. Zamieszkane budynki są obok opuszczonych budynków. Zamknięte są. Chyba ktoś tylko na sezon tutaj przyjeżdża. Wykupili sobie domy i przyjeżdżałem tylko na... nikogo tu nie ma. Po prostu jesteśmy sami w całym miasteczku. Kolejne drzwi. Deszli, bo to był ten list. Pamiętam. Myśmy go mijali. Tak, myśmy mijali ten list. Labirynt uliczek to jest po prostu. Mało kto mieszka w tej miejscowości. Wszystko jest... Tu musiała być jakaś kawiarnia. Lodówki są w środku. Teraz to jest opuszczone. A tu wszystko jest poza. Tak, okiennice są pozamykane, więc tutaj no...
No nie ma siły, no. Jeżeli okolica jest zamknięta, na polu jest prawie 30 stopni, to nie ma możliwości, żeby te okna były przez cały dzień zamknięte. Te zdjęcia tych owciarek. Tu chyba jakiś garaż na mnóstwo rzeczy. Opuszczone. A obok czynne, mieszkalne, z klimatyzatorem i zadbanym ogródkiem. Tu też kolejny opuszczony dom. Ja nie wiem, dlaczego ci ludzie się stąd wyprowadzili. Czy to jest jakieś po prostu miasto duchów? Nie wiem, jechaliśmy specjalnie na część turecką zobaczyć miasto duchów, a wystarczyło przyjechać do Lefkozy? Nie, do Lefkary, żeby zobaczyć coś... Miasto duchów. No wiele ciekawsze. Tu ktoś tak zastawił, żeby nie wchodzić, no to sobie podejdziemy tylko do... No czy tu może budują coś, wiesz? Albo budują, tak, bo są taczki. I tu chyba nawet jakieś skrzynka na kontakty jest, więc... Tu jest odnawiane, dokładnie. Najstarsze osoby tutaj może zostały jeszcze i mieszkają. A ci, którzy dziadki poumierali, to dzieci pozamykały to. A tu jest na sprzedaż. To można sprzedać. Ten sklep jest po prostu creepy. Aż zardzewiały rolety, bo tak dawno nie były otwierane. Tu się chyba coś buduje, bo... Wszystko jest przygotowane do dalszej budowy. Tak, tu był dom, który po prostu już nie istnieje, jest opuszczony. Wszystko się załamało. Tak, w środku jest sama połamane drzewa, jakieś ruiny. Paczek. Kolejne zdjęcie. To raczej jest opuszczone. Tutaj nikt nie mieszka. Rzeczywiście ten budynek jest opuszczony. A tu czyjeś mieszkanie. Łóżko, dwie kuchenki. Czyli to jest opuszczone cypryjskie mieszkanie. Tu chyba przejście do kolejnej części tego opuszczonego domu. Być. Tam kolejne pomieszczenia. Prawda, nic tam nie ma. Budynek jest do sprzedania, ale myślę, że tam chyba łazienki były tu i tu. Na hotel. Opuszczony dom pod zagospodarowanie na hotel. Ja swoich wszystkich znajomych. Tam tu piętro, ale widać, że wszystko runęło. I to wejście po prostu tak idziesz chodnikiem i po prostu z chodnika skręcasz wprost do opuszczonego domu. Miejscówka niesamowita. Kolejny opuszczony dom. Coś niesamowitego, no po prostu ta ulica mnie zaskakuje. Nie spodziewałem się, że jest tutaj tyle opuszczonych miejsc. Dom przy domu opuszczony. Wydaje się, że cała ta miejscowość jest w takim stanie. To jest istorłowisko. Kamienie z góry do samego dołu. No. Niebieski sufit i mnóstwo gruzu, który się trzyma na drewnianych palach. Normalnie wejście jest do takich domów prosto z ulicy. Nie trzeba nawet
drzwi otwierać. Tu był jakiś sklep, ale się nie utrzymał. Tu jest kościół w tej miejscowości. Stoi też kilka aut. Jest teraz też sporo ludzi tutaj. Tu jest kolejna opuszczona miejscówka. Dobra, zwiedziliśmy całe miasteczko, także dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia na następnym filmie.